Młodzieżowy Ruch Oporu, który z czasem stał się oficjalnie Młodzieżowym Ruchem Oporu Solidarności Walczącej, to była struktura, która zaczynała się od tych kilku liceów katowickich, później wyszła także poza Katowice i poza licea. Pojawili się także ludzie ze szkół zawodowych, z techników. Jaka była specyfika naszej działalności? Otóż wiadomo, no, malowanie na murach, czyli coś, co dzisiaj pewnie byłoby postrzegane jako wandalizm, ale wtedy było jakimś normalnym elementem walki z systemem. Następnie kolportaż wydawnic, tych tak zwanych bezdebitowych. Wydawaliśmy także własną bibułę pod tytułem Przebojem. Może treści i szata edytorska nie były zbyt ambitne, no ale to specyfika tego czasu. Ponadto od czasu do czasu też drukowaliśmy w większych nakładach ulotki, które informowały o celach i naszej młodzieżówki i Solidarności Walczącej. Druk odbywał się w Krakowie, początkowo na Sicie, na Podgórzu pamiętam, bo stamtąd odbierałem te całe takie sztaple tej naszej bibuły. U kolegi, który zmarł kilka bodajże lat temu o pseudonimie Dziki. No to był dosyć znany w tych kręgach podziemnych drukarz. No a później udało nam się nabyć, tu mam już na myśli Solidarność Walczącą, nie samą młodzieżówkę, offset. I z tego, co pamiętam, ten offset przechowywany był w jakiejś willi na przedmieściach Krakowa. No i stamtąd także zdarzało mi się odbierać druki. Więc to zaplecze poligraficzne faktycznie znajdowało się w Krakowie, co pewnie miało związek z tym, że tam studiował do pewnego momentu Marek Żelazny i to przez jego kontakty tam właśnie to zaplecze powstało. Więc ta działalność poligraficzna Solidarności Walczącej i ten nasz kolportaż się uzupełniały. Ponadto braliśmy udział także w demonstracjach. To nie było takie oczywiste. Sławomir Bugajski, taka centralna postać struktur Solidarności Walczącej tu na Górnym Śląsku, do pewnego momentu był, z tego co słyszałem, bo o ile pamiętam, sam tego mi nigdy nie powiedział, ale do pewnego momentu był dosyć sceptycznie nastawiony do udziału struktur Solidarności Walczącej w demonstracjach, no, bo wiadomo, że to groziło dekonspiracją. Solidarność Walcząca była akurat tą organizacją, która na pewne zasady konspiracyjne kładła szczególny nacisk. No tyle, że końcówka lat 80. to już trochę inny czas niż pierwsza połowa tej dekady. Stąd ostatecznie doszło do naszego zaangażowania także na tym polu.